Dzień dobry. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Państwu, w jaki sposób możemy podsumować nasze dane, wybierając odpowiedni test statystyczny, to znaczy jak dokonać wyboru odpowiedniego testu. W przypadku zebranych tutaj przeze mnie danych mam tylko wzrost 8-letnich chłopców, który chciałabym odnieść do wzrostu, który był jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Ale oczywiście w rzeczywistych sytuacjach ja tutaj mogę zebrać dużo, dużo więcej danych, wypełnić te pozostałe kolumny i wtedy do wyboru będę miała dość dużo różnych testów statystycznych. Jak wybrać odpowiedni do danego problemu test statystyczny? W programie PQStat do tego celu służy kreator. W kreatorze mamy zaproponowanych kilkanaście różnych testów statystycznych. One są pogrupowane na takich pięć kategorii, po to, żeby łatwiej można było takiego wyboru dokonać. Oczywiście nie są to wszystkie testy, jakie tutaj mamy w programie zaproponowane, ale to są te najczęściej wykorzystywane, ponieważ dość uniwersalne testy statystyczne. Dlatego od nich tutaj zacznę i je dzisiaj będę chciała Państwu pokazać. Mamy testy, które służą do porównania jednej grupy i to jest ta sytuacja, z którą my będziemy mieli do czynienia, ponieważ my zebraliśmy tylko jedną kolumnę badaną. Dalej mamy testy, które służą do porównania dwóch grup. Na przykład, gdybym chciała porównać wzrost chłopców 8-letnich w Polsce z wzrostem chłopców 8-letnich na przykład w Korei, to wówczas mogę wybrać właśnie tą grupę testów. Dalej są testy, które wykorzystuję, kiedy mam wiele badanych grup. Na przykład porównuję wzrost chłopców w Polsce z wzrostem w Chinach, wzrostem w USA. Albo porównuję wzrost chłopców na różnych etapach, na przykład jeśli to będą chłopcy, którzy cierpią na niedobór wzrostu i stosujemy u nich kurację, to możemy sprawdzać, jak ten wzrost się ma w poszczególnych etapach kuracji. To będzie kilka etapów i też będziemy mieć kilka grup do porównania. Dalej mamy testy wykorzystywane w badaniu korelacji. Korelacja to są pewnego rodzaju związki, zależności. Kiedy zostalibyśmy przy tym przykładzie wzrostu, to mogłabym badać, czy istnieje związek pomiędzy wzrostem 8-letnich chłopców, a na przykład ich wiekiem. No ale tutaj raczej taki związek będzie, to jest dosyć oczywista korelacja. Ale na przykład moglibyśmy badać związek wzrostu 8-letnich chłopców, na przykład z ocenami w szkole. No tutaj prawdopodobnie takiego związku nie będzie, no ale możemy być zainteresowani przecież z badaniem, czy taka korelacja istnieje. Dalej testy, które są potrzebne, kiedy dokonuję badania zgodności. Zgodność jest czymś dość podobnym do korelacji, z tym, że tutaj jak myślę o zgodności, to myślę o pewnej grupie sędziów. Ci sędziowie oceniają jakieś badane obiekty, na przykład oceniają tych chłopców chociażby pod względem wzrostu i sprawdzamy, czy oceny tych sędziów są zgodne. Sędziowie ci na przykład, żeby mieć trudniej, nie dostaną tej taśmy mierniczej, będą musieli w jakiś inny sposób dokonywać pomiaru i patrzymy, czy uzyskali zgodne wyniki. Albo mamy jakieś, nie tych sędziów, tylko sędziów rzeczywistych zastępują nam jakieś urządzenia pomiarowe i one dokonują pomiaru jakiejś cechy. I sprawdzamy, czy uzyskane wyniki z tych różnych urządzeń są zgodne. Do tego służą właśnie te testy, które mieszczą się w dziale zgodność. Za każdym razem, jak wybieram dział, widzę, że na samym początku mam do wyboru skalę, z jakimi związane są nasze dane. Przecież zebraliśmy już odpowiednie dane i te dane pochodzą z jakiejś skali. Gdyby one pochodziły ze skali na przykład interwałowej, to powinnam móc takie dane uporządkować i obliczać odległości pomiędzy pomiarami. No to teraz my mamy wzrost. Czy my wzrost możemy uporządkować? No mogę posortować osoby od najniższej do najwyższej, albo odwrotnie, od najwyższej do najniższej. Czy mogę obliczać odległości pomiędzy pomiarami? No mogę obliczać, o ile jedna osoba jest wyższa od drugiej. Czyli te dwa warunki są spełnione, dlatego wzrost będzie skalą interwałową, podobnie jak masa obiektu, powierzchnia, czas, prędkość, te opisane tutaj. Skala porządkowa to jest taka skala, w której mogę uporządkować obiekty, ale nie mogę obliczać odległości pomiędzy pomiarami. Klasycznym przykładem jest wykształcenie. Mogę
usegregować osoby co do wykształcenia, ale już nie oblicze matematycznie, o ile ktoś jest bardziej wykształcony niż inna osoba. Dalej mamy skalę nominalną. To jest taka skala, w której danych nie mogę uporządkować i nie mogę obliczać odległości pomiędzy pomiarami. Klasycznym przykładem jest płeć. No nie mogę powiedzieć, ktoś ma lepszą albo gorszą płeć, albo kraj zamieszkania. I tutaj na początku powinnam zawsze wybrać odpowiednią skalę pomiarową, obojętnie w której grupie testów jestem. I dalej, jak już takiego wyboru dokonam, przemieszczam się po tworzonym grafie, aż dotrę do odpowiedniego testu statystycznego, odpowiadając czasami jeszcze na inne pytania, które na grafie się znajdują. To w zależności od tego, na jakim jestem grafie, tych pytań mogę mieć dużo albo mało, mogą być bardzo różne. Pomocą zawsze jest ta podpowiedź, która tutaj jest umieszczona z prawej strony, która pozwala mi odpowiedzieć na to pytanie, czyli pozwala mi dowiedzieć się czegoś, co ułatwi mi podjęcie decyzji, czy odpowiada na takie pytanie tak bądź nie. I w końcu powinnam dotrzeć do odpowiedniego testu statystycznego. Te testy statystyczne, które znajdują się na końcu ścieżki, bardzo często nazywane są nazwiskami autorów takiego testu albo pseudonimami autorów takiego testu. I one tutaj już nie mają możliwości tak albo nie, czyli już nie musimy dodatkowo dokonywać wyboru, to jest wtedy już ostateczny test. O takim teście też możemy sobie tutaj przeczytać i tutaj możemy taki test uruchomić. To teraz przejdźmy do rozwiązania naszego konkretnego zadania. Wybieramy grupę testów dla porównania jednej badanej grupy. Wiemy, że mamy do czynienia ze skalą interwałową i przechodzimy po grafie dalej. Pierwsze pytanie, na które natrafiamy, dotyczy rozkładu normalnego. Czy rozkład badanej zmiennej jest rozkładem normalnym? My mamy tylko jedną zmienną badaną, my badamy wzrost, czyli czy rozkład wzrostu jest rozkładem normalnym? Tutaj mam opisane, co oznacza normalność rozkładu, mam krzywą Gaussa i dalej zaproponowany test, którym mogę sprawdzić, czy moje dane taki rozkład normalny mają. Testy zawsze mają dwie hipotezy. W hipotezie zerowej zakładamy w przypadku tego konkretnego testu, testu Lilienforsa, że rozkład naszych danych, czyli rozkład wzrostu, jest równy rozkładowi normalnemu. Natomiast w hipotezie alternatywnej zakładamy, że rozkład naszych danych jest różny od rozkładu normalnego. Za chwilę uruchomię ten test i wyznaczę wartość P. Wartość P porównywana jest z poziomem istotności i jeśli jest ona mniejsza niż ten poziom istotności, wtedy wybieram hipotezę alternatywną i wtedy zawsze w programie taka wartość jest zaznaczona kolorem czerwonym. Natomiast jeśli jest większa niż poziom istotności, wtedy zostaje z hipotezą zerową. I wtedy taka wartość nie jest oznaczona jakoś specjalnie, czyli po prostu jest kolorem czarnym zapisana. Dlatego ja będę sprawdzała, która z tych hipotez jest dla nas bardziej prawdopodobna, po to, żeby móc odpowiedzieć na pytanie, czy rozkład moich danych jest rozkładem normalnym. Więc wybieram to pytanie, wtedy pojawia się przycisk uruchomienia testu. Będzie to test Lilienforsa. Ale tutaj oprócz testu Lilienforsa widzę, że mam jeszcze całą gamę innych testów. Mogę też wykres sobie zaznaczyć, żeby na wykresie pooglądać, czy dane taki rozkład normalny mają. Powinnam tutaj zaznaczyć kolumnę, której normalność rozkładu sprawdzam i potwierdzam. Wyniki poszczególnych testów. Tutaj odsyłam osoby zainteresowane, żeby obejrzeć film dotyczący badania normalności rozkładu. Tam dokładnie mówię, w jaki sposób takie wyniki interpretujemy. Chociażby ten wynik testu Lilienforsa, ale również pozostałych testów. Widzimy, że tutaj koloru czerwonego nie mamy. Wszędzie mamy ten standardowy kolor czarny, czyli hipoteza zerowa. W każdym teście mamy wartość większą niż zadany poziom istotności. Poziom istotności jest 500. Więc wracam jeszcze do kreatora. Jesteśmy w badaniu normalności rozkładu. Zostajemy z hipotezą zerową. Rozkład naszych danych jest równy rozkładowi normalnemu. Zatem czy rozkład badanej zmiennej jest rozkładem normalnym? Odpowiadam tak. I przechodzę do testu statystycznego i ten test właśnie odpowie na moje pytanie. Ja chciałam sprawdzić, czy dane, które zebrałam, które dotyczą obecnego roku,
dotyczą 8-letnich chłopców, czy obecnie 8-letni chłopcy są takiego samego wzrostu, jak to było kiedyś. Mam dane sprzed 20 lat, kiedy ten wzrost wynosił 136 cm i będę chciała sprawdzić, czy tak jest obecnie również. To 136 to była średnia przeczytana w pewnej pracy naukowej, średnia wzrostu 8-letnich chłopców. Zobaczmy hipotezy tego testu. W hipotezie zerowej mam średnia badanej cechy, czyli średnia wzrostu jest równa zadanej wartości, a w hipotezie alternatywnej średnia wzrostu jest różna od zadanej wartości. Naszą zadaną wartością będzie wartość 136. I chcemy wiedzieć, czy hipoteza zerowa, czy alternatywna jest prawdziwa, czyli czy obecnie chłopcy mają taki sam wzrost, jak to było kilkadziesiąt lat temu, czy też nie. Uruchamiam test studenta dla pojedynczej próby. Zaznaczam moją zmienną, czyli wzrost. Wpisuję tą wartość, względem której chcę dokonać odniesienia. To jest 136 cm. Jeśli chcę, to mogę jeszcze wykres. I potwierdzam. I tak, tutaj wartość hipotetyczna zadana przeze mnie. Średnia wyznaczona dla tej grupy osób, którą tutaj analizuję, to jest 138. No widzę, że to jest trochę więcej, ale czy to jest istotna różnica, czy to jest dzieło przypadku, czy też rzeczywiście tak jest w populacji? Na to odpowiada wartość P. Jest ona zaznaczona na czerwono, więc będzie to hipoteza alternatywna. I jeszcze raz tutaj przypomnę, w hipotezie alternatywnej mieliśmy różnicę, czyli obecnie średnia wieku 8-letnich chłopców jest różna od tej zadanej przez nas wartości 136, a konkretnie ta średnia jest niższa od obecnie występującej wartości, bo obecnie średnia to jest 138. Tutaj na wykresie widzimy tą średnią troszeczkę ponad 138. Wartość 136, gdybyśmy chcieli, to jest ten poziom odcięcia. Możemy go tutaj na wykresie nanieść, na przykład jako taka dodatkowa linia odcięcia na poziomie 136. To na poziomie 136 i kolorem czerwonym ją tutaj oznaczymy. W ten sposób udało nam się dokonać podsumowania zebranych przez nas danych, ale ponieważ Państwo możecie dysponować zupełnie innymi danymi niż ja dysponowałam w tej chwili, dlatego ten kreator może służyć pomocą w wyborze odpowiedniego dla Was testu statystycznego. Dlatego ja tutaj Państwa bardzo zachęcam do samodzielnej pracy i do samodzielnego dokonywania wyboru testu statystycznego i samodzielnego wykonywania takiego testu. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.